Czy pan jest gotowy umierać za Ukrainę? No pan żartuje. Sam mamy do tego. Nie, nie ma opcji! Nie powinna być ściągana Polska do tego w ogóle. Niech najpierw wezmą tych wszystkich Ukraińców, którzy siedzą po knajpach. Prędzej czy później będziemy walczyć z Rosją. Premier taką umowę zawiera. Na pewno nie za Ukrainę. Chyba, że mnie życie by zmusiło. Porozmawiamy? Po ostatniej wizycie byłego prezydenta, ale urzędującego nadal Zeleńskiego, i rozmowach z Donaldem Tuskiem, z naszym premierem, zawartej umowie o obronności, na mnie padł trochę blady strach, bo widzę, że coraz bardziej to eskaluje, bez pytania nas, społeczeństwa, o zdanie, czy my chcemy brać udział w tej wojnie. Otóż pan Tusk przecież razem z tym Zeleńskim umówili się, że będą tworzyć na terenie Polski, już nie tylko szkolić, ale szkolić, wyposażać w broń, formować ukraińskie oddziały, tak zwany Legion Ukraiński. Co oczywiście jest jakąś bzdurą z tego względu, że Ukraińcy tam nie wstąpią, bo gdyby mieli wstąpić, oni by stąd wyjechali, oni tu uciekli, żeby tam ich nie złapano i nie zabito w okopach. Więc na pewno nie zrobią tego tutaj. Więc prawdopodobnie z tym pomysłem jest jakaś myśl, by nas do tego Legionu wsadzić. Być może częściowo nawet jako ochotników, to zaraz się dowiemy w sondażu, a być może po prostu Legion Ukraiński, co za problem nadać obywatelstwo człowiekowi w 5 minut Polakowi, żeby za pieniądze mógł iść walczyć na Ukrainę, ale i nas, nasz kraj narażać. I ja postanowiłem zapytać naszych rodaków, co oni w ogóle o takiej polityce myślą. Czy oni byliby gotowi bić się za tą Ukrainę i narażać swoje życie? Wie pan, że ostatnio podpisaliśmy z Zeleńskim jakąś umowę obronną. Mamy tutaj jakiś legion tworzyć i tak dalej. Ja się pytam, czy pan jest gotowy, jako młody człowiek jeszcze, przecież widzę, na ginąć za Ukrainę, na wojnę. No ale to chyba Ukraińcy mają w tym legionie być, no, tak? Pan, a nie Polacy? No, ale Ukraińcy, ale gdyby... ja nie mogę, ja mam kategorię D, wie pan, ja nie będę uczestniczył, nie? To w takim wypadku to rzeczywiście, to ma pan dobrze. Okej, okay, dziękuję bardzo. Ja pytam ludzi, na ile są gotowi walczyć za Ukrainę. Znaczy, ja nie czytałem tej umowy, przyznam szczerze, ale wydaje mi się, że w zasadzie i tak mamy tutaj niebezpieczeństwo ze strony Rosji. Tak czy siak, prędzej czy później będziemy walczyć z Rosją, więc... Wy pytanie... pan by się do takiego Legionu Ukraińskiego zapisał? No, ja nie jestem Ukraińcem, po prostu. No tak, ale Ukraińcy, którzy chcą walczyć, to już dawno wrócili na Ukrainę i tam się... Wie pan, tak patrząc historycznie, to Ukraińcy to w zasadzie tacy trochę nasi starsi bracia, no bo myśmy kiedyś byli Rzeczpospolitą, dwojga narodów. No starsi trochę, no bo w zasadzie... No, a bo oni uważają, że piramidy zbudowali, to może w tym sensie. Tam, nie, jak się pan nie, poczyta nawet, historię, nawet nie, starsi bracia w sensie takim, że no, myśmy kiedyś byli wspólnie, a potem żeśmy byli, dawniej żeśmy byli braćmi. Nie? Dlatego, że wtedy to byli Rusini, nie żadni Ukraińcy, nikt nie słyszał takiego słowa Ukraińcy. No to no, wie pan, no, na jedno wychodzi. No. No nie na jedno, no inny naród zupełnie. O Ukraińcach się mówi raptem 100 lat. Wie pan, no o Ukraińcach tak, natomiast jeżeli chodzi o tamtych ziemiach, tamtych ludziach, no to my tam byliśmy wspólnie i razem kiedyś, więc szczerze powiedziawszy... Tak samo jak z Litwinami, z Białorusinami. No, no tak, ma pan rację, no tutaj się zgadzam. Natomiast no, co ja mogę panu powiedzieć? No... Czy pan jest gotów umierać za to państwo? Za Polskę? Nie, za tamto państwo. No ale... No bo skoro my tworzymy tu jakieś wojsko. Pan słyszał, że nawet jest mowa o tym, że mielibyśmy nasza obrona przeciwlotnicza strącać rakiety rosyjskie nad Ukrainą. Czyli no ta wojna przyjdzie, ja słyszałem, że natowska. Po pierwsze, no ja uważam, że jeżeli chodzi wystrzeliwana o... z terytorium Polski, to jest Polska nad tym ma władzę, więc nie, to my jest, odpowiadamy. To jest, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, proszę pana, to jest tak, że my w zasadzie działamy wspólnie i w porozumieniu z NATO. To ja jest... rozumiem, ale jak dla naszego przeciwnika, jeżeli rakieta leci z Polski, to ja ładuję w Polskę, poza tym, a nie w Niemcy. Poza tym druga rzecz jest taka... Ale rozumie pan, o czym mówię? Poza tym druga rzecz, ale jak pan mi da powiedzieć, to panu powiem. Tak. Druga rzecz jest taka, że no w zasadzie, jeżeli należymy do NATO, no to wypowiedzenie czy tam uderzenie, już abstrahując od, już od tego, czy będzie wojna pomiędzy Polską a Rosją, ale atak jeśli na Polskę... Jeśli sami ją wywołamy, to NATO to nie będzie. Ale ja panu powiem tak, no, nie będzie jeżeli nie będzie zgody NATO, nie będzie to pod auspicją NATO, no to nie będzie zestrzeliwane, nie będą zestrzeliwane rakiety. A tu nasi jastrzębie, nie sądzi pan, że mogą wpaść na taki pomysł sami, bo tacy są bojowi? No wie pan co, no szczerze powiedziawszy, cała polska obrona przeciwlotnicza to ma wszystko, jak powiem, jest włączane i wyłączane przez Amerykanów.
mają kontrolę nad naszymi systemami, więc ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy zrobili coś bez zgody Amerykanów. Czyli jakby taki atak był to z naszej strony, to zrobiliby to i tak Amerykanie, bo oni mają... Nie, oni, jeżeli byśmy chcieli zestrzelić bez ich zgody, to by nam na to nie pozwolili, to po pierwsze. A po drugie, no co ja mogę panu powiedzieć? No mamy szczęście, że jesteśmy w NATO i tutaj nie rozpatrujemy tego, czy mamy walczyć sami, bo to byłoby głupotą z Rosją walczyć samemu. Ja uważam, że... Ale o co mamy walczyć z Rosją? No pytanie... O tą Ukrainę, tak pan mówi, tak? Nie, ja nie mówię o Rosji jako, że o Ukrainę, o coś będziemy walczyć. No pytanie jest, po co Rosja walczy z Ukrainą? Nie, tak? Nie, moje pytanie było, czy my chcemy za Ukrainę, za tamtejszy reżim, za tego Żeleńskiego, za ten reżim, w którym są wszystkie partie polityczne, zostały zlikwidowane, wszystkie niezależne media, czy my chcemy za to walczyć? Wie pan co, no przede wszystkim, jeżeli mielibyśmy gdzieś walczyć i za coś walczyć, to przede wszystkim za swój interes. No jasne. No i uważam, że w naszym interesie jest to, żeby Rosja przegrała na Ukrainie. Hmm. Przyjechała pani, gdyby tutaj nas wciągnięto w tą wojnę, bo tu chcą wojska ukraińskie tworzyć do walki z Rosją, więc to może się to wiązać z tym, że zostaniemy bezpośrednio wciągnięci w tę wojnę, a może i my wciągani do tego Legionu, bo wie pani, tu Ukraińcy mieszkają, ale jeżeli by chcieli walczyć, to by pojechali na Ukrainę. Więc oni też tu nie wstąpią do tego Legionu, to są jakieś bzdury, które się opowiada, tam będą zapewne Polacy. Co pani na ten temat sądzi? No mi się wydaje, że to w ogóle nie powinno tak być. Nie powinna być ściągana Polska do tego w ogóle. No tak, czy ktoś ma prawo stwarzać takie niebezpieczeństwo dla nas? Nie, przecież odwetu jakiegoś, tak? Nie, każdy nie... Znaczy my się martwimy, co się dzieje tam na Ukrainie, ale mi się wydaje, że każdy kraj ma swoje problemy własne. Nie powinniśmy być wciągani w cokolwiek, konflikt. A jeśli to w jakąś działalność na rzecz pokoju? Na pewno. Ja też tak uważam. Dobra, dziękuję pani bardzo. No, słyszałem. Jakiś legion ukraiński ma tutaj być tworzony i tak dalej. Ja się dlatego pytam dzisiaj Polaków, czy są gotowi walczyć i ginąć za Ukrainę? Nie ma opcji. To jest Polska, nie Ukraina. No ale wie pan, oni tutaj tworzą jakiś legion ukraiński. Z kogo? Kogo do tego legionu będą brali? Bo przecież Ukraińcy, którzy chcieliby walczyć, to wróciliby do siebie i tam powchodzili do okopów. To nie wracał, a nie męczy Polaków. Tak. To nasza ojczyzna, nie ukraińska. No jasne. No. I generalnie uważa pan, że Polacy są przeciwko temu. Tak. A co pan myśli o tym, że Tusk zawarł taką umowę? Powinien Niemców do tego przekonać, nie Polaków. Mhm. Bo to jest Polska, nie Ukraina. Mhm. Ukrainę to trzeba pan wezwać, nie Polaków. Za to, co nam zrobili w 1943. Ja dzisiaj się pytam ludzi, Polaków, czy są gotowi ginąć i walczyć za Ukrainę. Nie, lepiej nie. Lepiej nie. A dlaczego nie? No bo oni robią generalnie tak, wie pan, chcą strącać rakiety rosyjskie stąd naszą bronią przeciwlotniczą nad Ukrainą. Nie. Tak. Ale lepiej pieniądze dać, rakiety dać, wszystko dać, ale nie ludzie. Ale nie ludzi. Nie, to bez sensu. Tak. To... No Rosjanie też giną, nie? Na Rosjanie Ukrainie. Też giną, to jest jasne. Oni mają tylko ludzi, nie, lepiej wszyscy. Nie. Na wojnie się przede wszystkim giną. Nie chodzi o ludzi, nie, chodzi o dobre wojsko ukraińskie musi być. Jak lepsze wojsko będzie, to Ukraina wygra. A, wie pan, to nasz taki przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że jeśli Rosja wygra, to to lepsze ukraińskie wojsko razem z Rosjanami pójdzie na Polskę. No dlatego trzeba ukraińskie wojsko. Ale wie pan, ale to też chodzi o to, jaka to jest empatia, jaka to jest przyjaźń. Bo oni w razie co to bagnety odwrócą w drugą stronę i pójdą na nas. Tak nie, uważa, nie. Tak uważa nie, szef myślę, Biura Bezpieczeństwa myślę, że nie. Myślę, że nie. I zrobią nam powtórny Wołyń. Nie. Teraz nie, tak nie będzie. Tak nie będzie. Dobra, dziękuję. W związku z tym, że ostatnio kilka dni temu dosłownie Tusk zawarł z Zieleńskim taką umowę nie, obronną. Nie jestem, nie interesuje się tak polityką. Ale czy pan chce iść na wojnę? O to pytam. Takich oficjalnych legionów, żeby nasze oficjalne wojsko poszło walczyć za Ukrainę. Nie uważam, że jest to dobry pomysł, gdyż może to. To najemnicy to już walczą, tak. Rozpętać wojnę pomiędzy Polską a Rosją, a tego raczej nie chcemy. No właśnie. To się dla nas by źle skończyło. Więc myślę, że lepiej by było, jakby nie było tego. Nie było. Co pan myśli w ogóle o takiej umowie, którą zawiera sobie premier bez zgody parlamentu, bez ratyfikacji, umowa międzynarodowa, która nakłada na nas kupę zobowiązań, zwłaszcza militarnych? No. Nie jestem za tym i no, nie popieram. I ja pytam się w związku z tym, skoro tak daleko to wszystko idzie, czy Polacy są gotowi ginąć, walczyć na Ukrainie? Na Ukrainie? To. A co my mamy do tego? No właśnie. No, ale tu ma być legion jakiś tworzony, który do walki na wschodzie. To śmieszne jest. No ja wiem, że to śmieszne, ale mimo to premier taką umowę zawiera.
tak? No, to niech sam walczy. To, no właśnie, ja też tak uważam, że powinien sam walczy, bo Konfederacja go ostro skrytykowała, że w ogóle takich umów nie wolno mu zawierać, bo... Moim zdaniem to Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, to powinni prowadzić to i nie mieszać innych państw, także to jest ich decyzja. Tak. A czy w ogóle... My możemy im pomóc żywnościowo, mieszkaniowo, ale... Żeby niekoniecznie bronią, co? Nie, niekoniecznie. Ja jestem przeciw. A wie pan, to on kolejne jakieś wielkie pieniądze obiecał temu Żeleńskiemu i teraz pytanie, czy na co oni liczą? Że kiedyś, ja chciałem iść do polityki kiedyś, ale... Co, jak pan liczy? Czy liczą na to, że Ukraińcy to kiedyś zwrócą tą pomoc? Nie. To na co liczą? Że znaczy, lwów dostaną w zamian? Odnośnie finansów to Polska zawsze wchodziła w tyłek innym krajom, ale swoim to mało co pomagają. Bo taka jest prawda. No, pamięta pan tamten rząd? Jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Ja pamiętam pana Tuska, który lata temu powiedział czas na zmianę, mówił Tusk. Tak. To było 12 lat temu bodajże i do dzisiaj się z tego śmieję, bo ja wiem, że nie można w rok z tego, czy w dwa lata zrobić super rzeczy. Ale no podwyżki jakieś prądu 20% to jest dla mnie jakieś, no to nie jest do przyjęcia. A to słyszał pan a propos prądu, że u nas idzie właśnie prąd w górę, bo te opłaty ETC od emisji węgla, CO2 wzrastają, ale Tusk obiecał też temu Ukraińcowi, że będziemy palić węgiel bez tych opłat i im wysyłać tą energię mostem energetycznym do Kijowa. Co pan na ten temat myśli? Że nam nie pomogą? Bez komentarza. No to już wie pan, jaka jest odpowiedź. Nas obciążają i za wodę, i za gaz, i za prąd. Znaczy, idą opłaty w górę. To według zużycia każdego indywidualnie człowieka, ale no... Tak, ale stawka jest wie większa. Pan, z dnia na dzień 20% to jest dużo. To 2%, 3% to jest okej, nie? Ja też robię w moim biznesie promocję. 5%, 10%, ale nie 20%. No. Trzeba jakoś żyć. Dobra, zmykam. Ale to nie jest promocja, to antypromocja. To jakby obniżyli o 3%, to by była promocja. No kupujcie, palcie więcej światła. No źle to ujęłem, nie? Tak. Dobra. Czy Polacy są gotowi za to, żeby walczyć na Ukrainie, za Ukrainę, ginąć tam? Znaczy, ja jestem ogólnie przeciwko jakiejkolwiek wojnie. Tak. Jestem też przeciwko naszemu zaangażowaniu i w konflikt ukraiński. I niezależnie od tego, czy jesteśmy gotowi, myślę po prostu, że nie jest to ani nasza sprawa, ani też ostatecznie tylko ten konflikt się napędza, bo nie widzę w tym konfliktu czegoś realnego. Dla mnie wszystkie wojny to tylko interesy klas rządzących, bo ostatecznie tylko klasy rządzące zyskują, bo na przykład kompleks zbrojeniowy zyskuje na wojnach, więc ja nie wspieram żadnego udziału w wojnach i tak samo też jasne. To jak pan powiedział, że jest pan przeciwny temu zaangażowaniu, bo ja bym był za większym zaangażowaniem, ale takim jak Orban. Pojechać i szukać pokoju. No tak, ja zgadzam się. A za to jest krytykowany przez całą Europę. No tak, rozumiem. Bo szuka pokoju. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja się dzisiaj chciałem zapytać Polaków, czy, no wie pan, tu obce wojsko, które ma tam iść walczyć, tu tworzone, to jest jakiś kazus belli. Ale nie, pytanie takie, czy pan jest gotów i pana dzieci, żeby iść na wojnę i bić się za Ukrainę? Niech najpierw wezmą tych wszystkich Ukraińców, którzy siedzą po knajpach. Ja panu ich mogę pokazać. Ja wiem. Bo to nie był Legion Ukraiński? Do której? A skąd się wzięła armia Halera? No tak. To byli dziadkowie, ich by jechali do Brazylii, do Kanady. No ale oni chcieli walczyć o Polskę. A ci nie chcą o Ukrainę. Ale oni mają to w dupie. I to ich całą ojczyznę mają w dupie. Oni tu przyjechali, a my za to ginąć. Oni tu przyjechali po dzięki. Dzień dobry, na jaki temat? Dzień dobry. Na temat tego, czy pan... A propos tego, że Tusk zawarł umowę taką zbrojeniową z Zeleńskim. Czy pan jest gotowy umierać za Ukrainę? Chyba pan żartuje. Czy Polacy są gotowi do tego, żeby iść na wojnę i walczyć o Ukrainę? No, wątpię. Wątpię? Pani nie jest gotowa. Ale pani pewnie by nie poszła, przynajmniej nie w pierwszym rzucie, bo oni tam na Ukrainie teraz dopiero kobiety zaczęli brać, a pan? No myślę, że pewnie, nie? Niech lecą. Niech lecą i niech walczą, wiadomo. Kto? Polacy, inni z NATO. Ja? No lecę, ja to jestem... Pan leci, zadzieram kiecę i lecę, tak? Tak, bardzo chętnie. Dobra, dziękuję bardzo. Rozumiem, że to był sarkazm. No. Powiedzmy. Czy Polacy są gotowi do tego, żeby iść i walczyć i ginąć za Ukrainę? Za Ukrainę, nie mówię za Polskę. Może nie są, ale sytuacja mogłaby zmusić
do takiego postępowania, bo Ukraińcy poniekąd walczą też za nas. Mhm. Mamy wroga od setek lat tego samego. Ukraińców. Nie. No, Ukraińców mamy bardzo dużo. Z jakiej jesteście? Ja bloga robimy takiego swojego. Ale zna pan historię stosunków polsko-ukraińskich. Nie mówię tylko o Wołyniu, ale o, no, zaczynając od Rzezi, który Chmielnicki robił. Ale to tak samo z Niemcami. No, nigdy w życiu nie powinniśmy już żadnych interesów robić. Nie wiem, ich nienawidzi do końca świata, dlatego że. No, ale czy Niemcy stawiają pomniki Hitlerowi? Nie. A Ukraińcy wręcz przeciwnie. No może Ukraińcy muszą jeszcze to przepracować, trzeba na ten temat dyskutować, może zrozumieją. Natomiast nie można w czambuł tego potępiać. Nie można też potępiać tego, że nie pozwalano nam ofiar swojego ludobójstwa pochować. Pochować trzeba, trzeba im tłumaczyć. To nic nie daje, przecież pan wie. No ale to co, to mamy jeszcze z Ukraińcami walczyć? Walczyć, nie walczyć, no, ale biorą od nas kasę, biorą od nas teraz energię, mamy im za darmo dawać. Za to trzeba czegoś zażądać, chociaż ludzkich odruchów, czyli pochówku ludzi. No może przyjdzie taki czas, no, na razie, może na razie pokazujemy. Był pokój, nie przyszedł ten dobrą czas. Stronę swoją, wyciągamy pomocną dłoń. Tak. No jeżeli to będzie cały czas... Dobra, pan jest gotów iść i walczyć za Ukrainę, tak? Ja nie jestem gotów iść i walczyć, chyba że mnie życie by zmusiło, no to właśnie ponieważ to... nikt nie chce iść walczyć, bo to nie jest żadna przyjemność. A to nie chodzi o przyjemność. Czy pan jest gotów? Tu państwo mówi, powołuje pana i wysyła pana gdzieś do okopu na Ukrainie i pan mówi, dobra, bo taka jest konieczność, tak? No jeżeli życie by mnie zmusiło, to bym poszedł, natomiast nie mówię, że ja bym bardzo chciał, żeby pan nie poszedł, ponieważ tu na mnie bomby będą wtedy lecieć. Ja za Polskę nie chcę iść walczyć, dlatego że to nie jest żadna przyjemność, ale jak życie zmusza, to wtedy no, człowiek staje przed takim... No ale za życie zmusza, to za Polskę to jest złe porównanie, bo tu wtedy swojego domu bronimy, no. A tam bronimy banderowskiej Ukrainy. No pan ma jakąś tezę swoją, że... No mam, no bo taka jest, oglądam te filmy, co tam się dzieje, no. Wie pan, kraj, w którym nie ma wolności słowa, wszystkie media zlikwidowane, wolne, wszystkie partie polityczne, no przecież to jest reżim. No dobrze, no i prezydent, który nie jest już prezydentem. Jeszcze, no zawsze na zerwanie stosunków jest czas. No, ja nie mówię, żeby zrywać stosunków, to nie ma sensu. Od razu trzeba im pokazywać środkowy palec. No. Ja się pytam, czy pan, jako młody człowiek, którego można powołać do wojska, byłby gotów iść i walczyć za Ukrainę? Za Ukrainę? Tak, na Ukrainę, za Ukrainę walczyć. No za Ukrainę to mi się wydaje, że średnio. Średnio, ale trochę tak? Znaczy, no... No może by pan przeżył, no jest ryzyko. A płacą też dobrze. Nie, no za Ukrainę to mi się wydaje, że nie. Za swój kraj może bardziej, może, tak? Ale też niekoniecznie. No właśnie, no jakby... Zwłaszcza, że walczy się nie do końca za kraj, może się walczy za władzę, niekoniecznie się chce ginąć za tych, no tak, którzy i tak uciekną, jak będzie wojna. Prawda. Prawda. Zgadza się. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Słyszał pan, że był tutaj taki ten Zeleński, ten były prezydent Ukrainy, który nadal się uznaje za prezydenta. W każdym razie był i z Tuskiem zawarł taką umowę o obronności. Legion Ukraiński będą tu tworzyć, my mamy strącać jakieś rakiety nad Ukrainą. Ja się pytam w związku z tym, bo to eskaluje coraz bardziej, czy Polacy, pan, jest gotów iść i walczyć, ginąć być może za Ukrainę? Trudno mi powiedzieć, bo jednak bo osobiście to nas nie powinno chyba tak aż dotyczyć, a jednak musimy nadstawiać głowy za nich, tak? Ale musimy, bo tak rząd działa. Ale w każdym razie pan jest gotów iść i oddawać życie albo... Narażać czy jestem swoje gotów? Życie. No właśnie, tak nie jestem zbyt gotów, bo tym bardziej, że my nie jesteśmy też obeznani z tą bronią, z tym wszystkim. Wiadomo. Był tak? pan w wojsku? No byłem, ale tylko 4 miesiące. Aha, tylko 4 miesiące. Psycholog mnie pani zwolniła później. Nie dawałem rady. Ja psychicznie nie mogłem tego wytrzymać. Ja wiem, ale to w czasie wojny to nikt. Chyba już psycholog już będzie za mało, żeby kogoś uchronić swoje. Przed wojskiem. Panie, to nogi trzeba nie mieć. A nogi ma pan obie. Jeszcze. Jeszcze. Mhm. I do tańca też, do różańca. Ale i do maszerowania. I do maszerowania. Ale jak trzeba by było, no to co zrobić? Uciec może. Planuję też. Ukraińcy uciekają i to masowo. A no tak. W tej chwili. Mhm. Topią się w tej cisie na granicy z Rumunią. Tam wiem, że bardzo dużo ludzi się utopiło. No i trzeba mieć kilka tysięcy dolarów na łapówę. Aha. Żeby, po prostu żeby, tego żeby swoje życie uratować. Zresztą wie pan, ten Legion Ukraiński, który tu tworzą, mówią, że niby ukraiński. No ale gdyby Ukraińcy chcieli, ci, którzy są w Polsce walczyć, to już by dawno pojechali przecież do swojego państwa i tam walczyli. Więc ja się tego boję, na przykład kto ma być w tym regionie, czy no to tak. Właśnie nie Polacy? W sumie tak, są jakieś obawy. Ja, bo ci, co tu mieszkają, to na pewno nie chcą iść do tego regionu, bo mówię, wróciliby sobie, proszę bardzo, tam by ich przyjęli, od razu dali broni.
czyli, siadaj czyli do okopu. Taki legion tworzą, tak? Tak się no, zapowiedzieli to. No, tak teraz. Gdzie tak ma być. No. Ja się tego boję. No dobrze, no to trzeba będzie to przemyśleć i to chyba to trzeba będzie o tym też rozmawiać, prawda? I mieć to jakiś plan ewakuacyjny na wszelki wypadek. No właśnie, pasowałoby. Czy my, Polacy, jesteśmy gotowi walczyć o Ukrainę? Pan by był gotów? Raczej ja wydaje mi się, że jestem przeciwny temu. Uh-huh. Niech sobie radzą sami, tak? Niech sobie radzą sami. A to w takim, a pomagać w inny sposób powinniśmy im tam dalej? No, wydaje mi się, że chyba raczej nie. Czy pan jest gotów iść na wojnę, walczyć o Ukrainę? Ja myślę, że powinniśmy się skupić na swoim kraju, przede wszystkim. Czyli takie pomysły jak tutaj Legion, tworzenie jakichś obcych wojsk i to bynajmniej chyba nie z Ukraińców, bo Ukraińcy, którzy są w Polsce, to gdyby chcieli iść do wojska, to by wrócili do siebie i tam no, dokładnie. Siedzi. Więc chyba z nas. Hmm. Pan nie pójdzie do takiego Legionu. Nie, no absolutnie. A jak przyjdą i pana zwerbują do tego no, Legionu? No to niech próbują, powodzenia. Próbują, będzie się pan ostrzeliwał. Oczywiście. Dobra, dziękuję bardzo. Najlepszego. Ja się pytam Polaków, czy są gotowi iść na wojnę na Ukrainie, bić się i ryzykować własne życie za Żeleńskiego i jego kolegów? Szczerze mówiąc, to nie. Nie? A pan nie bojowałby? Na pewno nie za Ukrainę. No dlaczego nie? No, to nie jest mój obowiązek w walce. No nie jest pana obowiązek, ale nie. A wie pan, ale Tusk tam bez przerwy, teraz kupę pieniędzy znowu wyślemy, kupę broni, szkolimy ich wojsko. Chcemy tu szkolić, bo ci Ukraińcy to już, gdyby chcieli iść na wojnę, to by tam pojechali. No właśnie, na pewno się tu nie zgłoszą do tego. Skoro oni sami nie chcą. To właśnie Polacy mają być w tym legionie. Za swój kraj, to dlaczego my mamy za ich kraj walczyć? I to jest moim zdaniem. A może za to? Nie. Jak będą dobrze płacić? Znaczy, no zależy, jak bardzo dobrze by chcieli płacić. No, najemnicy tam są jednak z różnych państw i nie narzekają, dopóki w trumnie nie wróci, a zarabia, nie? Obowiązkiem polskiego obywatela jest walczyć za ten swój kraj, a nie za jakiś inny. Czy jesteśmy gotowi iść na wojnę, bić się za Ukrainę i myślę, narażać że swoje życie? Dbać o swoje interesy i, no. I nie narażać się. I nie narażać się i na siebie i kraju. Oczywiście. Patrzmy na siebie, dbajmy o siebie, zbrojmy się i tyle. I tyle. Dobra, dziękuję bardzo. Czy, niech ten człowiek to usłyszy, czy Polacy są gotowi do tego, żeby iść walczyć za Ukrainę i narażać swoje życie? Pan jest gotów? W sumie to sam nie wiem, nie wiem. To panu będzie łatwo wręczyć to powołanie do wojska, bo pan przyjmie je. Mam książeczkę wojskową, miałem test robiony, więc... Ale za Ukrainę bić się, będzie się pan bił? Nie wiem, w sensie ja... No tam do okopu potrzeba, bo tam brakuje już ludzi, bo i trzeba im, Polakami ich zapełnić te dziury w okopach. No ja się, jak już miałbym się za kogoś bić, to raczej za osoby, które kocham, a... Aha. Tak. A Ukraińców pan nie kocha? Kocha się każdego człowieka. O, widzi pan. No to jest za co się bić. Może, nie dobra. Wiem. To powodzenia na froncie. Dziękuję bardzo. Czy są gotowi umierać za Ukrainę, walczyć na Ukrainę? Pan by pojechał. Ja nie jestem gotowy umierać za Polskę i politykę i obecną sytuację. A co dopiero za Ukrainę? Jest. Tak. Uh-huh. Jakby naprawdę była jakaś sytuacja, a nie której... boi się pan, że oni nas takimi działaniami no de facto wciągną w końcu, bo to coraz głębiej idzie. No wie pan, będziemy walczyć nad niebem Ukrainy już z Rosjanami. Zobaczymy jakby co pakuje mandżur i... Idę uciekamy sobie. Stąd. Idę, ja nie będę walczył. O ile pan jest... zdąży. Bo wie pan, że wielu na Ukrainie też tak myślało i teraz łapią ich na ulicach. No, różnie bywa. No ogólnie jeśli chodzi o to, że malutcy walczą za interesy. Ego, za tak. ego, za ego. Ale dłużej, to też. Jest straszny absurd, tak? To jest straszny absurd w naszym kraju. Każda wojna na tym polega. Każda wojna polega na tym, że ktoś zarabia hajs na broni po to, żeby ludzie, którzy się znają i się dogadują, oni się dogadują, a walczą ludzie, którzy się nie znają i umierają dla ludzi, którzy się świetnie dogadują i sobie żyją wygodnie w swoim życiu. Jaki to absurd, nie? To jest paradoks, straszny absurd. To jest absurd, tak? Ale to... Tak to ktoś też mówił takiego, co, że wojna to taka zabawa bogatych, na której giną biedni. No. Dokładnie. No, ale to żyjemy obecnie w takich czasach, że jesteśmy bardzo świadomymi ludźmi tego, co się dzieje. Tak, to nie jest, nie wiem, tam 50 lat temu, 100 lat temu, że ludzie po prostu nie wiedzieli, jak to wygląda. Tak? Po prostu szli i musieli walczyć i walczyli. Tak, teraz jesteśmy bardziej świadomi. Mamy jednak tą wiedzę internety, wiedzę całego świata po prostu, jaką mamy, więc wiemy, jak to wygląda obecnie na chwilę obecną. Tak, tak, ale łatwiej sobie możemy radzić z propagandą. Jeżeli mamy tą chęć. Tak. Pan, wielu ludzi to tylko telewizor i nic. Nie, no ja ogólnie, dla mnie nie jestem skrajnie za niczym. Dla mnie każda polityka to jest... Każda świnia, która dzierży berło, powinna zadbać o
nas Polaków, a nikt tam o nas nie dba. To po prostu bo oni są nie ma, nie ma znaczenia, nie ma, nie, no, tak nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, kto rządzi. Dla mnie każda partia rządząca to są po prostu świnie, które się dorwały do berła, które myślą tylko i wyłącznie o sobie i to nigdy to się nie zmieni. Oni się tylko będą zmieniać między sobą, a to jest absurd po prostu. Musimy sobie żyć spokojnie i starać się nie dawać wciągać w żadną ze stron, bo jeśli ktoś się daje wciągać w jakąś ze stron, no to właśnie mamy podzielonych Polaków wszystkich. Ktoś jest za tym, ktoś jest za tamtym, ktoś jest za tutaj PO, ktoś tutaj jest za PiS. Oni się tłuką między sobą po prostu, bo jedni na drugich się nakręcają. Skłóconym narodem łatwo się rządzi, bo to jednak wiadomo, że jeśli patrzymy na siebie z nienawiścią, to ciężko nam się zgadzać, żebyśmy po prostu razem zwalczali jednego wroga, tak? No to rządź, tak? Od zawsze tak jest, to zawsze jest polityka, są religie. To jest ciągle po prostu nakręcanie ludzi, czyli nas malutkich, po prostu szarych ludzi, nakręcanie między sobą, żeśmy się między sobą tukli, a dla mnie po prostu miłość i pokój jest najważniejsze. Ruch antywojenny jest słaby, no nie ma takiej siły, żeby demonstrowała bez przerwy, nie wiem, pod władzami tymi jednymi i drugimi, żądając pokoju, żądania zawarcia pokoju, tak, w ogóle rozmów pokojowych nie ma. Słyszał pan, jak Orban pojechał do Kijowa, do Moskwy i do Pekinu, to go teraz psy na nim wieszają, że my nie chcemy pokoju. No, bo no jest, no ktoś gdzieś po prostu, jak jest wojna, ktoś na tym zarabia. Ktoś chce zarabiać hajs i tak. A Orban chce ich pozbawić kasy, no, przestaną zarabiać. No to nie da rady, niestety, nie da rady. Zawsze ktoś gdzieś będzie zarabiał, zawsze gdzieś na świecie jest wojna. Teraz akurat mamy ją blisko obok siebie, tak? Ale a były bez przerwy ale cały czas coś jest, no tak zwana wielka Ameryka, która chroni wszystkich, no też oni która większość, padają, większość tych wojen zaczęła. Tak, oni padają sobie nagle, o, spoko, my was uratujemy. Ameryka wszystkich ratuje. Tak, wasze prawa człowieka, demokrację wam przyniesie. My was wszystkich uratujemy. Na naszych bombach spada, bo to są demokratyczne bomby. Gdzieś po prostu ktoś na tym zarabia, póki ktoś na tym zarabia, co będzie, no wierzę, że będzie spokoj, że nie będziemy musieli ani stąd uciekać, ani walczyć, no bo nie wiadomo, jak się kto zachowa, tak? Niektórzy zostaną walczyć, niektórzy będą uciekać. Nie chciałbym dokonywać takiego wyboru. Bardzo kocham Polskę mimo wszystko. Ja też kocham lubię Polskę jako kraj, ludzie, ale spoko, za tą władzę, zatem ja niekoniecznie musiał walczyć. Nie, za władzę nie. Ryzykować życie. Za władzę odpadam, pakuję mandżur i sobie gdzieś jadę, gdzie nie wiem. Czy da się to przetrwać? Gdzie da się to przetrwać i nie będą mnie zmuszali do tego, żebym się tłukł z ludźmi, którzy by mogli których być moimi przyjaciółmi, którzy nic panu nie zrobili. Tak, zabijać komuś ojców, dzieci, whatever. Tak? To jest tragedia. Straszna tragedia. Tak? Więc ogólnie jestem pacyfistą, więc. Rozumiem. Jasne. Dziękuję panu bardzo. Generalnie nie spotkałem Polaków, którzy chcieliby się bić za jakąś Ukrainę. Większość też i wielu z tych moich rozmówców mówiło, że nie za bardzo chciałoby się też bić o Polskę. No ale jeśli już w ogóle cokolwiek się bić, to właśnie o Polskę. Byli tacy, co uważają, że nie wiedzą, jak się zachowają, bo Ukrainie trzeba pomagać, bo następni mamy być rzekomo, tak są zmanipulowani przez tutejszą propagandę, następni mamy być w planach Putina, rzekomo my. Ale jak oni się zachowają, to też jest inna sprawa, gdy naprawdę trzeba będzie wziąć do ręki i poświęcać swoje życie. A państwo, jak myślicie? Nawet nie to, jak myślicie. Czy w ogóle wy jesteście, powiedzcie temu Tuskowi, czy jesteście gotowi, żeby bić się za banderowską Ukrainę?